Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak minęło parę dni od tej wielkiej awantury sejmowej. No i właśnie z tej perspektywy, co się pani zdaniem wydarzyło? No bo jedni twierdzą, że tutaj PiS nadużył władzy, przerwał głosowanie, które miało być dla niego niekorzystne i wykorzystał sytuację. No a drudzy twierdzą, zwolennicy, że tak powiem, rządu czy większości sejmowej, że w zasadzie nic się nie wydarzyło. Było tylko zamieszanie wynikające z pewnych, nazwijmy to, technologicznych braków i problemów z głosowaniem. Znaczy coś się wydarzyło, ponieważ wiemy od dawna, że te urządzenia do głosowania, z których korzystamy, są już nie najlepszej jakości, mają swój wiek. To są urządzenia, które mają 18 lat. Co jeśli chodzi w kwestiach technologicznych, no to już jest, to nie jest pełnoletniość, tylko to już jest emerytura tak naprawdę. I Kancelaria Sejmu już od paru lat próbuje podejść do tego tematu i podchodzi. I już raz mieliśmy próbę, próbowaliśmy się zmierzyć z nowymi urządzeniami, ale niestety próby przeszły niepomyślnie. Trzeba było wycofać się z wyłonionej w przetargu firmy. W tej chwili trwa kolejny przetarg. Mam nadzieję, że z nowym rokiem będziemy mogli już normalnie, nowocześnie głosować. Te urządzenia psują się, wystarczy tak naprawdę lekko dotknąć karty do głosowania i pojawia się ta tak zwana choinka, o której była mowa na sali plenarnej, czyli wszystkie światła się świecą i urządzenie nie działa. Czyli krótko mówiąc, pani zdaniem, był to po prostu problem techniczny, a nie, nazwijmy to, oczywiście, bo zarzut jest taki, i tak to podnosiła opozycja, że w momencie, kiedy PiS się zorientował, albo niektórzy w PiS-ie się zorientowali, że mogą przegrać wybory, to pojawiły się te okrzyki anuluj, anuluj, skierowane do pani marszałek Witek i ona natychmiast sobie anulowała i było nowe głosowanie. No tak, tylko że i wcześniejsze głosowania i to powtórzone głosowanie pokazało, że mieliśmy zdecydowaną przewagę, prawie 40 głosów. W związku z tym nawet jeśli jedno czy dwa urządzenia u naszych parlamentarzystów nie zadziałało, to nie mogło mieć wpływu na ostateczny wynik głosowania. To po pierwsze. Po drugie, to trzeba spokojnie tłumaczyć. Starzy parlamentarzyści doskonale to wiedzą. Nie ma możliwości wglądu w wynik głosowania przed zakończeniem tego głosowania. Po prostu to, te urządzenia, którymi my dysponujemy, nie mają takiej możliwości. W niektórych radach miast, w innych parlamentach nowoczesne urządzenia jakby pokazują na bieżąco wynik. Tak naprawdę on wyświetla się w trakcie głosowania, można sprawdzać. Tu takich możliwości po prostu fizycznych nie ma, więc używanie argumentu, że pani marszałek Sejmu sugerowała się ewentualnym wynikiem, podejmując taką decyzję, no jest potwornym nadużyciem, szczególnie jeśli robią to doświadczeni parlamentarzyści, którzy wiedzą, jak działa ten system. Ja bym naprawdę apelowała do parlamentarzystów, żeby zajęli się merytoryczną pracą, żeby totalna opozycja wreszcie zaczęła po prostu współpracować, przedstawiać projekty ustaw, dyskutować merytorycznie, a nie zgłaszać przerwy, czy też robić jakieś hucpy na sali posiedzeń. A propos hucp na sali posiedzeń, to parę dni temu jeden z posłów właśnie opozycji zwracał się do pani dosyć konsekwentnie w takiej formule pani marszałkini. W polskim akurat marszałkini to jest po prostu żona marszałka, nie ma takiej formuły, ale odbijając się czy odchodząc od tego jednego przypadku, coraz częściej grupa tych radykalnych feministek, które znalazła się w Sejmie, próbuje wprowadzić do polskiego języka całkiem nowe określenia. Jak pani na to reaguje? Czy to w ogóle ma sens? Jak na to patrzą też, że tak powiem, inne kobiety, które niekoniecznie chcą być nazywane
opisywane czy określane tymi feministycznymi określeniami. No bo to jest psucie języka polskiego. To jest tak naprawdę ośmieszanie funkcji, którą sprawujemy, którą wypełniamy. Na przykład polityczka, prawda? No, ale posłanka, no to z czym nam się kojarzy, patrząc rzeczywiście na język polski? No nie kojarzy się dobrze i nie jest to poważne określenie funkcji, którą wypełniamy. Tenżeż poseł wykazał się nie konsekwencją, tylko wykazał się brakiem kultury. Powtarzając kilkakrotnie coś, czego po prostu i po pierwsze ja sobie nie życzę, po drugie, co jest niezgodne z językiem polskim, ale przede wszystkim z konstytucją, ustawą o wykonywaniu mandatu posła i tak dalej. I co jest istotne, panie redaktorze, nie wiem, czy pan zauważył, jak reagowały na to panie parlamentarzystki, które domagają się używania wobec siebie nazwa posłanka. No właśnie zauważyłem, że mam wrażenie, że z wielkim przyzwoleniem dla pana Mieszkowskiego. Właśnie nie, ponieważ dnia wcześniejszego, znaczy wcześniej podczas prowadzenia obrad, kiedy po raz kolejny jedna z pań poseł zwróciła się do mnie w ten sposób, zwróciłam się z apelem do parlamentarzystów, by jednak szanować język polski takiego. Ja życzyłabym sobie, jeśli już nie potrafią powiedzieć do mnie, zwracając się pani marszałek, to niech po prostu pominął w ogóle ten zwrot i przechodzał do sedna sprawy. I parlamentarzystki lewicy, proszę sobie wyobrazić, że podeszły do tego z należytym szacunkiem i już więcej tego określenia nie słyszałam. No zobaczymy, jak będzie to dalej, bo ja mam wrażenie, że to jest... Wydaje się drobiazgiem. Bo to jest sztuczna dyskusja tak naprawdę. Ale nie do końca, ponieważ właśnie droga lewicy przez różne instytucje pokazała, że zaczyna się od panowania nad językiem. I próba narzucenia języka jest pierwszą oznaką chęci zdobycia władzy ideologicznej. No bo do tego to się sprowadza. I władzy nad umysłami, oswajanie z pewnymi sprawami. Więc brzmi sprawami, to absurdalnie, bo rzeczywiście niektóre szczególnie określenia sobie można wyobrazić. Właśnie polityczka, albo sobie myślałem, prawda, jest oficer, byłaby oficerki w polskim znaczy dotyczą butów, ale powiedzmy, że można szukać różnych innych takich żeńskich końcówek. No ale posłanka to jakaś taka kanapa chyba, nie? Ja nie wiem. No może to się raczej mylę, tak kojarzy, ale jeszcze trudniej znaleźć określenie, nie wiem, czy pani marszałek zauważyła, do żeńskiej formuły premier. No bo jest albo premiera, albo premierka. No i tak nie bardzo chyba którykolwiek z tych określeń tutaj by pasował. Czyli rozumiem, że na tym, że tak powiem, na tym froncie jeszcze obrona pewnej normalności, odwołując się do wystąpienia pana premiera, następuje, czy występuje i nie grozi nam totalny przewrót językowy w Sejmie, przynajmniej w tej kadencji. Mam nadzieję. Ja oczywiście wolałabym się zajmować sprawami poważnymi, ale ta dyskusja, która została wokół tej sprawy wywołana, pokazuje, że ta sprawa też jest ważna, że tak jak pan redaktor mówi, no to jest właśnie ten jeden z kolejnych kroków dla rozpychania się ze swoim światopoglądem w środowisku, które w Polsce, która pewnych tego typu, i tu mówię w dużym cudzysłowie, nowoczesności nie akceptuje i akceptować nie będzie. Jesteśmy przywiązani do tradycji i tej tradycji opartej na chrześcijańskich wartościach będziemy bronić w każdym miejscu, a szczególnie w parlamencie. A jak pani marszałek podchodzi do tej decyzji, która została podjęta w Komisji Rodziny, kiedy szefową została pani Biejat, no, zwolenniczka aborcji, zwolenniczka praw LGBT, Beata Szydło dwa dni temu powiedziała, że był to błąd, nie ona jedna. Jakie jest pani stanowisko w tej sprawie? To oczywiście w każdej chwili jest możliwe do zmiany. Staraliśmy się, rozmawiając z klubami, czy nasi przedstawiciele, którzy prowadzili te rozmowy, szanować wybór klubów i wskazania klubów w zakresie kandydatów na rozmaite funkcje sejmowe. No,
tutaj też tak do tego podeszliśmy. Odbiór jest bardzo negatywny. Jesteśmy wiele w stanie środowisk konserwatywnych i takich bardziej tak, tradycyjnych, panie redaktorze, traktuje to jako pewien policzek. Ja rozumiem, ale powiedzmy sobie szczerze, że funkcją przewodniczącego komisji tak naprawdę nie podejmuje się strategicznych decyzji. Jest prezydium komisji, to prezydium komisji kieruje pracami komisji, to prezydium komisji decyduje o porządku posiedzenia. W prezydium są nasze parlamentarzystki, które są zdecydowane w swoich poglądach i reprezentują linię Prawa i Sprawiedliwości. Tu nie ma żadnego zagrożenia, żeby prace komisji poszły w złym kierunku, no ale jeśli rzeczywiście wybór ten, mnie też on się nie podobał i jest tak bardzo źle oceniany, to oczywiście my jesteśmy skłonni i w każdej chwili mamy taką możliwość dokonania zmiany, ale myślę, że najpierw będziemy próbowali rozmawiać z klubem parlamentarnym SLD, aby to oni zmienili swojego kandydata na funkcję przewodniczącego komisji. No szczerze bo właśnie mówiąc, z tych negocjacji to wychodziło, że tę komisję oddajemy opozycji. Szczerze mówiąc, nie bardzo wierzę w powodzenie tych negocjacji, żeby SLD miał się wycofać z pani Wijat. Już z góry myślę, że to do niczego nie doprowadzi. W jednej z komisji, kiedy padła kontrowersyjna kandydatura, udało nam się taką rzecz wynegocjować. Mam nadzieję, że może teraz również, no ale jeśli nie, no to i to taka zmiana, niezależnie od decyzji zainteresowanego klubu, może się dokonać. Jeszcze ostatnia rzecz. Jakie słowo pani marszałek kojarzy się wystąpieniem w ekspoze pana premiera Mateusza Morawieckiego? Pytam, bo to samo pytanie zadano Polakom. No i bardzo jestem ciekaw, jakie słowo pani marszałek zapamiętała? No to mnie teraz pan redaktor zastrzelił. Nie ma podpowiedzi, trzymam tutaj zakrytą no właśnie, gazetę. Sprowadzić długie i bardzo merytoryczne wystąpienie premiera, które tak naprawdę mówiło o wielu ważnych dla Polaków zagadnieniach do jednego słowa, jest nie, mi bardzo nie trudno. Nie sprowadzić, tylko jakieś pani kojarzy, albo jakie najczęściej sądzi pani, że się pojawiało w tym określeniu. No dobrze, odpowiem w takim razie w imieniu Polaków. Otóż dla 37% respondentów tym słowem było słowo normalność, jako to, które się najczęściej pojawiało i najbardziej kojarzyło. Dopiero potem było słowo rozwój, sukces, dobrobyt. No na tylko 7% niepewność. Czyli słowo normalność zdecydowanie ale wygrało w tym sondażu. Ale powinniśmy wszyscy z tego wyciągnąć bardzo poważne wnioski, bo to pokazuje, czego nasi obywatele najbardziej po nas wszystkich, po całej klasie politycznej oczekują. Oczekują po prostu normalności i tego się powinniśmy trzymać. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję moim gościem bardzo. Była Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.